Cześć, z tej strony Krzere. Dzisiaj zaprezentuję Wam smartfona Samsung Galaxy Beam. W tylnej części opakowania znajdziemy specyfikację, a w niej dowiemy się, że nasz smartfon posiada dwurdzeniowy procesor o zegarze 1,0 GHz, a 4-calowy wyświetlacz TFT, aparat 5 megapikseli z autofokusem plus przedni 1,3 megapikseli. Dodatkowo projektor DLP, nagrywanie i odtwarzanie filmów w jakości Full HD oraz bateria o pojemności 2000 mAh. Przejdźmy do rozpakowania. Naszym oczom ukazuje się telefon. Odłóżmy go na razie na bok. Karta gwarancyjna. Instrukcja obsługi. Kabel USB. Micro USB. Ładowarka. Ze względu na to, że jest to egzemplarz testowy, nie dostałam dodatkowej baterii oraz słuchawek i podstawki do smartfona, służącą też jako ładowarka drugiej baterii. Nasz telefon prezentuje się w ten sposób. W górnej części znajduje się główna zaleta naszego smartfona, projektor. Z prawej strony przycisk włączający, wyłączający oraz pełniący funkcję skrótu do ustawień projektora, ostrości oraz włączania panelu pomocnego podczas wyświetlania. Poniżej znajdziemy przycisk służący do blokowania i odblokowania ekranu oraz włączania i wyłączania telefonu. Poniżej slot na kartę microSD. Z lewej strony wejście słuchawkowe, regulacja głośności, slot na kartę SIM. Na dole po lewej stronie mikrofon oraz interfejs USB, micro USB. Z tyłu znajdziemy aparat, jak już wspomniałem, 5 megapikseli, lampa błyskowa, logo Samsung, a na samym dole w prawej stronie znajdziemy głośnik. Co do slotu karty SIM i karty microSD, niestety, ale z trudem zarówno kartę i microSD, jak i SIM jest ją z trudem, można i z trudem ją się wkłada i wyjmuje. Po prostu trzeba mieć dobre pazury, żeby wyjąć kartę. W moim przypadku to chyba aż nawet niewykonywalne. Ok, przejdźmy do telefonu. Następnie powiem jeszcze, jest to Android wersji 2.3.6. Przejdźmy do jednego z dwóch paneli testujących urządzenie. Kolor czerwony, kolor zielony, kolor niebieski. Wibracja. Tylny aparat.
sensory. Sleep mode, speaker. Głos, jak słyszeliście przed chwilą, jest dosyć głośny. Jeśli chodzi o basy, to jest tak średnio z tymi basami, ale dla przeciętnego użytkownika powinno wystarczyć. Co do samego telefonu, to widać, że jest solidnie wykonany z dosyć wysokiej jakości materiałów. Jeśli chodzi o szybkość działania telefonu, to niestety zdarzało się często przy zacięcia i w ostateczności musiałem parę razy wyjąć baterię, ponieważ telefon przestał w ogóle reagować. Przedstawię teraz funkcję projektora. W menu znajdziemy pozycje takie jak ostrość i obrót, czyli ustawiamy ostrość naszego obrazu. Następnie mamy opcję QuickPad. Mamy tu dostępne funkcje takie jak wskaźnik. Taka jak myszka w komputerze jest pióro, możemy pisać. Gumka do ścierania. Ustalamy grubość pędzla. Opcja czyszczenia oraz wyjście z QuickPada. Prezenter obrazu to nic innego jak wyświetlanie obrazu z kamery, z aparatu tylnego. Tryb nastroju to funkcja, która włącza muzykę oraz wyświetla ustalony zawartość obrazków. Możemy też filmy wyświetlać. Działa to w ten sposób. Wyświetla nam się obraz oraz gra w tle muzyka. Funkcja latarki, tu chyba nie myślicie, do czego to służy. To oczywiście świeci na biało. Możemy także zmienić kolor na czerwony, zielony oraz niebieski. Możemy ustawić szybkość migrania lub wyłączyć całkowicie tą funkcję. Możemy też ustawić jasność, niska, normalna lub jasny. Szczerze mówiąc, lepiej ustawić na najniższą
większą jasność, ponieważ i tak projektor o 15 lumix to jest bardzo dosyć mało. Następnie skrót informacji. Zaraz pokażę, jak to działa. W trakcie prezentacji, wideo recenzji zobaczycie. W ustawieniach mamy takie opcje jak jasność projektora, poświetlenie ekranu, czyli jak jest aktywny projektor, to gaśnie nam ekran i zużywa dzięki temu mniej energii. Możemy także włączyć, żeby zawsze był włączony. Następnie orientacja ekranu. Tutaj wybieramy, czy poprzez dzięki wbudowanym w smartfon sensorom ruchu ma zmieniać automatycznie, czy tylko wybrać tryb poziomy wyświetlania obrazu. W pomocy to mamy parę informacji o obsłudze kluczowych funkcji projektora. Długie naciśnięcie przycisku tego z boku powoduje włączenie lub wyłączenie projektora, a krótkie naciśnięcie ustawianie ostrości. Ciekawą rzeczą też jest wiadomości, takie jak pogoda, najważniejsze, nauka, technika oraz inne, które wybierzemy w ustawieniach naszej tej aplikacji. Możemy ustalić ustawienia pogody, ustawienia wiadomości oraz czas odświeżania. Tak prezentuje się funkcja budzika z użyciem projektora. Teraz krótka prezentacja wyświetlenia obrazu na projektorze na ścianie. Ustawiamy jakość, ostrość naszego obrazu. Zatwierdzamy. Otwórzmy jakiś przykładowy filmik. Jak widać, obraz jest trochę ciemny, ale w rzeczywistości jest nieco jaśniejszy niż co widać na obrazie z kamery. Jak widzimy, wielkość naszego ekranu jest spora. Wysokość. Jak się włączy światło, to niestety nic nie widać, nie nadaje się w wyświetlania obrazu na jasnych pomieszczeniach w dniu. Najlepiej jak jest wieczór albo w nocy ciemno.